Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Byliśmy właśnie na zakupach w Penesie. Pojechaliśmy po dwie rzeczy. Okazało się, że jeszcze przykleiły się inne. Zaraz wam pokażę zresztą co. Dzisiaj Weronika ma imprezę z koleżankami, piżama party. Ja ostatnio widziałam maseczki, ona też nie wspomniała mi wcześniej, że chciałaby takie dziewczynkom kupić. Dopiero dzisiaj rano powiedziała, czy pojedziemy do Penesa, bo chciałabym kupić maseczki dla swoich przyjaciółek, więc pojechaliśmy na zakupy do Penesa. Ja teraz jestem w domu, bo muszę odkurzyć, muszę kilka rzeczy przygotować, a Weronika pojechała z Dominikiem na zakupy, ponieważ wpadłyśmy na pomysł z Weroniką, że dziewczynki będą piekły babeczki i będą je dekorować. Zresztą będzie filmik na Weroniki kanale, już na pewno jest, także podlinkuję wam na dole, jeżeli ktoś z was nie widział, a ma ochotę obejrzeć. Także wyzwanie będzie czadowe, już nie mogę się doczekać, co dziewczyny wymyślą. A w Penesie tak, kupiliśmy właśnie maseczki, takie króliczki na gumeczce i one tutaj mają wkłady żelowe. To są maseczki dla dzieci. Bardzo dużo różnych gadżetów. Ja zastanawiałam się jeszcze nad... O, młody! Nie, odejdź stąd. Zastanawiałam się jeszcze nad paznokciami, ale doszłam do wniosku, że na razie nie ma dłuższej przerwy w szkole. Jest teraz weekend, od poniedziałku dziewczynki wracają do szkoły, więc musiałyby zaraz ściągać. Więc doszłam do wniosku, że tylko takie maseczki im kupię, a na drugi dzień, jutro jak będą wracać do domu, to sobie maseczki zabiorą. Także to dla dziewczynek. Weronice nie kupowałam, bo Weronika takie maseczki ma. Patrzcie, 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 kogo muszę wyciągnąć. Hej, proszę mi stąd iść. Proszę mi stąd iść. Dominik kupił sobie świąteczny sweter. Czekajcie, wiecie co? Zróbmy tak. Ja wszystko wyjmę. Wszystko wyjmę. A Gamoniowi dam torbę i tak będzie najlepiej. Proszę bardzo. Więc dobra, może nie sweter później, a teraz pokażę wam to, co jest tutaj na wierzchu. Więc tak, rajstopki dla Weroniki. Takie dość grube i one mają od spodu polar. I słuchajcie, Weronika miała kupioną pierwszą parę. Ja też zastanawiałam, będzie chodzić, nie będzie chodzić, bo ostatnio, tak jak wam powiedziałam, wszystko ją gryzie, kuje. Ubrała i mówi, że są genialne. Kupiłam jej jakiś czas temu dwie pary i teraz spotkałam jeszcze jedną właśnie na 140 cm wzrostu i kupiłam jej, słuchajcie, na zapas, bo są rewelacyjne. Jeszcze nie ma aż takiego strasznego zimna, ale nawet w okresie już takiej zimy, gdzie temperatury będą dużo niższe, może ubrać pod spodnie czy leginsy. Także kupiłam te rajstopy, one kosztowały 3 euro. Weronika ostatnio zdarła nowe leginsy z Nexta, czarne. W Nexcie zapłaciłam około 9 euro. I słuchajcie, miała je na sobie dwa albo trzy razy i powiedziałam, że teraz jadę do Penesa, kupuję zwykłe leginsy granatowe albo czarne, bo pójdziesz znowu do szkoły, wywrócisz się na przerwie i wrócisz do domu z dziurą i leginsy pójdą do kosza. Ale sprawdzała, dotykała i mówi, one nie kują. Powiem wam, że teraz jest jazda na kucie, ja już czasami mam dość. Kolejna rzecz, którą Weronika sobie wybrała, to piżama Disneya z Mickey i Minnie. Nie wiem, czy wiecie, ale postać z bajki Mickey Mouse obchodzi 90. urodziny i bardzo dużo sklepów wypuszcza limitowanki. W Penesie również są, były kubeczki, ale nie, już nie kupię żadnych kubków, bo ostatnio robiłam porządki, wyrzucałam. A kupię i za jakieś czas będę wyrzucać inne, dlatego nie, kubków tym razem nie. Dominik również wybrał sobie świąteczny sweter. Powiem wam, że gatunkowo bardzo fajny, nie ma tutaj takiego szerokiego ściągacza, jest tylko podszyty. Mam nadzieję, że będzie dobry, bo w sklepie nie mierzył, także sweter, który będę musiała przeprać. I Weronika jeszcze na dziale dla dziewczynek wybrała sobie ciemnozielone leginsy. Tutaj mają taką wstawkę srebrno-biało-czarną, emoji, i do tego jest bluza. I bluza właśnie może wyglądać tak, czyli Weronika odrabia matematykę, tak wygląda. Albo może być taka mina. A tak się cieszy, jak matematyka już jest odrobiona. I ten zestaw kosztował tak, bluza 12, ale leginsy kosztowały 9, czyli 21 euro ten komplet. I to wszystko, tak jak wam powiedziałam, nic dla mnie nie było, ale ja nie jechałam z myślą, żeby sobie cokolwiek kupować, jechałam z myślą o maseczkach, o leginsach, o rajstopach, a reszta to się tak przykleiła, piżama to. No i sweter tak przy okazji Dominik zauważył, mówi, że sobie weźmie, bo potem będzie problem i będą wyprzedane. A nie, ma świąteczną koszulkę z Grinchem,
ale sweter nie ma i chciał sobie właśnie w tamtym roku kupić, ale nic nie było, a w tym roku żywiliśmy w miarę wcześnie w penysie, swetry jeszcze były, więc wrzucił do koszyka. Dobra, tyle gadulstwa, biorę się za robotę. Ale wczoraj nagrałam, słuchajcie, brawo ja, nie za wiele, więc zeszłam do wniosku, że dzisiaj dla Was dogram jeszcze materiały. Zrzucę, wyślę i będę miała jednego dłuższego vloga, a nie materiał, który ma 2,5 minuty. Dodatkowo jeszcze wiecie, że Weronika miała imprezę, wiesz, ten, że nie chciałam się jej wcinać w nagrywki, nie chciałam, żeby materiały się powtarzały, bo tego nie lubię. Zawsze jak Weronika nagrywa, to wtedy ja rezygnuję. Rzadko się zdarza, żebyśmy naprawdę bardzo rzadko, żebyśmy nagrywały we dwie w tym samym dniu. Raczej każda z nas nagrywa inny dzień. A ja jestem w trakcie z Weroniką porządku w jej pokoju. Już prawie, prawie wszystko skończone. Dominik wyspinał się na szafę. Tam wysoko sprzątał. Bo on ma długą rękę, to po pierwsze, a po drugie jest wysoki, więc jemu jest łatwiej. Ja mam krótką rękę, więc słuchajcie, ja bym tylko dostała za puszczynę i nigdzie dalej. Tutaj mój pomocnik, który przed chwilą sprzątał w toaletce. Zajrzyjmy, zajrzyjmy, jak się sytuacja ma. O, jak ładnie, wyskładane, wysprzątane. Bardzo mi się to podoba. Pokażmy tutaj, jeszcze sprawdźmy. O, jakie fajne zdjęcie. Też porządek jest super. Dobra, to ja idę, rozłożę sobie deskę, stację parową, bo zaraz skończy mi się prać firanka, którą będę prasować i wieszać u Weroniki. Wspominałam Wam, że pokażę Wam Pandorę Charmsa, którego dostałam od Dominika. Oczywiście zapomniałam, na szczęście paletkę już rozpakowałam, pokazałam, także mam z głowy, a torebkę Pandory postawiłam na komodzie i teraz wychodziłam z pokoju i myślę sobie zabiorę, mam chwilę czasu wolnego, to otworzę i Wam pokażę. To jest moja Pandora Rose Gold, kilka charmsów, każdy z jakiejś okazji, w sumie chyba sama sobie kupiłam te dwa tutaj i tutaj te, które właśnie blokują mi charms, żeby mi po prostu nie spadły, jakby się rozpięła, albo nawet właśnie jak jest rozpięta po zdjęciu, no to wtedy też te charmsy są zblokowane i nie musimy się obawiać, że nam po prostu spadną i wciągniemy je w odkurzacz. No odejdź stąd, tak, ja nie wiedziałam, że ciebie to jest taka sroka, która lubi świecidełka. Już Wam rozpakuję, tylko muszę rozwiązać. Wiecie, ten gamon przed chwilą zrobił, tak się bawił z Lilianą, tak tutaj harcowały te dwa koty na szafkę pod telewizor, za chwilę na stolik kawowy, po czym na sofę, z sofy na fotel i z fotela na szafkę i o tyle to, znaczy na szafkę, na blat w kuchni i o tyle to było pechowe dla młodego, że się pośliznął i po prostu rypnął jak dugi na płytki. Ja byłam przekonana, że coś sobie złamie, ale na szczęście wszystko jest w porządku. Powiem Wam, że naprawdę musimy czasami ich podczas tej zabawy hej, rozdzielać, bo się bawią trochę niebezpiecznie. Tutaj w tym małym pudełeczku charms, tutaj jeszcze książeczka z różnymi nowymi charmsami. Pojawiła się też kolekcja Miki z okazji 90. urodzin. Nie wybrałam sobie jeszcze nic, ponieważ chcę... Już zęby wbiłeś, torebkę wbiłeś, bo chcę sobie jeszcze podjechać do sklepu Swarovski, bo też właśnie jedna z Was, i bardzo Ci dziękuję, napisała mi, że zauważyła w reklamie właśnie kolekcję w Swarovskim Miki i do mnie napisała. Także podjadę, może sobie coś wybiorę, albo w Pandorze, albo w Swarovskim, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie pokażę Wam teraz tego charmsa, którego dostałam. Przepiękne serduszko, które jest no przecudowne. I większość tych moich charmsów to charmsy, które mają cyrkonie. Bardzo ładnie się mieni. O! I tak samo jest w przypadku tych wcześniejszych. I każdy charms jest z jakiejś okazji od Dominika, od Weroniki. To jest takie wyjątkowe. A teraz sobie dołożę kolejnego. Jeszcze mam Pandorę w kolorze srebrnym. Ale powiem Wam szczerze, że chyba ta w kolorze Rose Gold najbardziej mi się podoba. No tak, tak, a Ty sobie na co założysz tego charmsa? Chyba na pazura. Nie ma, nie ma. Gamoń, 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 on nie ma tak na imię, przecież ja Wam nigdy w życiu nie powiedziałam, że dałam kotu na imię gamoń. Poza tym to jest kot Weroniki i to Weronika wybierała imię, bo ostatnio po prostu się posypały komentarze, jak można kotu dać na imię gamoń. Boże, jak Wy nie oglądacie filmów ze zrozumieniem albo nie słuchacie tego, co czasami do Was mówimy, on nie ma na imię gamoń, my go tak nazywamy, bo jest takim normalnie łobuzem wcielonym, takim łobuzem wcielonym, tak? A jak ma na imię, to Wam powie Weronika, bo to ona chciała kota rasy ragdoll i to ona wybrała mu imię. Ja mam Lili, znaczy to nie znaczy, że jej nie pomagam przy młodym, bo oczywiście, że jej pomagam. Kochamy obydwa koty i nie ma, że któryś jest lepszy, któryś jest gorszy. Liana oczywiście jest rezydentką, bo ona była jako pierwsza, ale tutaj nie ma tak. Nie ma tak, chociaż każdy z nich jest inny, tak?
Każdy jest inny. Lili jest inna, a on jest inny. O, a już torba, już jest torba, to już jest szczęście, tak? To ja sobie jeszcze zanim skończę nagrywać dzisiejszego vloga, to sobie pójdę podładuję baterię, bo mi mruga.